Dzień dobry. O poranku proponuję Wam praktykę tanecznego powitania słońca. Tak, żeby z energią tańca i płynności wejść w dzień i właśnie w taki sposób go przeżyć. Zapraszam. Stań na początku maty. Słuchaj muzyki, mam nadzieję, że dobrze muzykę słychać. I delikatnie bujaj ciało. Na początek w różne kierunki. Pozwól, żeby muzyka poruszała Twoim ciałem. Coraz bardziej intensywne. Dołącz ruchy stóp, tak żeby rozgrzać stawy skokowe, rozgrzać całe stopy, rozgrzać palce. Dołącz uginanie kolan. Dołącz ruchy biodrami na początek na boki. Rozgrzewamy biodra, rozgrzewamy brzuch, rozgrzewamy uda. Dodaj ruchy ramion. Do przodu, do tyłu, wszystko zgodnie ze swoim samopoczuciem, z tym jak Twoje ciało się czuje o poranku. Dodaj ruchy rąk, ruchy nadgarstków, ruchy łokci, całej obręczy barkowej. Nie przestawaj poruszać ciała. Pozwól mu na swobodę w wyrażaniu ruchu, jakiego w tym momencie potrzebuje. Możesz zamknąć oczy. Powyciągaj się. Stań na początku maty, jeżeli odeszłaś tak jak ja trochę dalej, ale nie przestawaj utrzymywać delikatnego bujania ciała, delikatnego, tanecznego, płynnego ruchu. Złóż ręce w namaste, na wysokości klatki piersiowej i przygotujemy się teraz do sekwencji powitania słońca. Kolana i połóż
dłonie na matę przy stopach, na początek kolana mogą być ugięte. Poruszaj stopami w tej pozycji, poruszaj biodrami, tułów luźno, zwisa, postaraj się na zmianę w rytm muzyki zginać i prostować nogi w kolanach. Pozwól, żeby tułów się też luźno bujał. Wyprostuj obydwie nogi i zegnij. Wyprostuj obydwie nogi i zegnij. Połóż ręce na piszczelach. Spójrz przed siebie, wydłużając kręgosłup. I ponownie dłonie na matę przy stopach. I robimy krok do tyłu prawą nogą. Podwinięte palce, nogi z tyłu, podniesione kolano i wróć do skłonu. Cały czas utrzymuj bujanie. Robimy teraz krok lewą nogą, kolano na matę, dłonie i tułów do góry, do pozycji sierpu księżyca, wdech i z wydechem płynnie ręce na matę, podwijamy palce, nogi z tyłu, noga wyprostowana i przechodzi do przodu, wdech, wyprostowany tułów, patrzymy do przodu, ręce oparte o piszczele, wydech, skłon i z wdechem płynnie patrzymy na kciuki i namaste na poziomie klatki piersiowej i wydech. To jest jedna z części sekwencji powitania słońca. Pozwól teraz, żeby ciało odnalazło się w ruchu. Ręce na poziomie klatki piersiowej, namaste. Wdech, ręce do góry, patrzymy na kciuki. Wydech, zgięte kolana, tułów na dół. Tu już możesz się trochę intensywniej poruszać, już jesteś rozgrzana. Z wdechem ręce na piszczele, spojrzenie przed siebie, wydech, skłon i przejście do psa z głową w dół. Roztańczony pies, rozbujamy biodra, rozbujamy kolana, rozbujamy tułów. Pozwól sobie na miękkość, na przyjemność z miękkiego, łagodnego ruchu twojego ciała. Oddychaj swobodnie. Zatrzymaj chwilę pozycję i malutkimi kroczkami przejdź do przodu. Pozwól opaść swobodnie w swojej głowie, swoim myślom. Wdech, ręce na piszczele, spojrzenie przed siebie. Wydech, luźny skłon. Z wdechem tułów do góry, patrzymy na kciuki i namaste na poziomie klatki piersiowej.
połączymy już ze sobą sierp księżyca i psa z głową w dół. Wdech. Patrzymy na kciuki. Wydech przez zgięcie kolan, skłon. Na przemian przez chwilę prostujemy i zginamy kolana. Wdech, opieramy dłonie na piszczelach, spojrzenie przed siebie prosty kręgosłup. Wydech, skłon. Przejście do roztańczonego psa. Prawa noga do góry i łagodne przejście, może być na kilka razy, do pozycji sierpu księżyca. Dech, wydłużenie, wydech, miękko dłonie na matę, podnosimy nogę z tyłu i wycofujemy się do roztańczonego miękkiego psa. Wdechem podnieś lewą nogę miękką, przełóż ją do przodu, między dłonie i otwórz serce w pozycji sierpu księżyca. Wdech z wydechem miękko, dłonie na matę, noga z tyłu wyprostowana, kolano podniesione, nogę z przodu. Przesuń do roztańczonego psa i powolutku, małymi kroczkami przejdź do skłonu. Ręce na piszczele, spojrzenie przed siebie, prosty kręgosłup. Wdech, z wydechem skłon i tułów do góry, spojrzenie na kciuki. Wdech i z wydechem namaste. I ręce wzdłuż ciała. Dodamy ostatni element powitania słońca, czyli przejście do psa z głową do góry i na koniec naszej krótkiej praktyki zrobimy sekwencję w całości. Pamiętaj o tym, by słuchać muzyki i cały czas utrzymywać ciało w ruchu, w wielowymiarowym ruchu. Ręce namaste, wdech do góry, spojrzenie na kciuki. Wydech przez zgięcie kolan, luźne opuszczenie tułowia na dół. Wdech, ręce na piszczele, spojrzenie przed siebie, prosty kręgosłup. Wydech, luźno opuść tułów. Prawą nogą krok duży do tyłu, kładziemy na matę kolano i podnosimy się do sierpu księżyca. Ofiaruj swoje serce słońcu. Wdech. I z wydechem miękko dłonie na matę, podnosimy kolano z tyłu, nogę z przodu, wycofaj do psa z głową w dół. Roztańczony pies, powoli przełóż kolana na matę, bujaj chwilkę biodrami w pozycji kota, klatkę piersiową połóż między dłonie i takim ruchem robaczkowym
do roztańczonego. Kota, podwiń palce u stóp i łagodnie i z bujaniem wejdź do psa z głową. W dół. Prawa noga do góry i przełóż ją albo za jeden raz, albo na kilka razy między dłonie do pozycji sierpu. Księżyca, wdech, ofiaruj serce słońcu. Z wydechem miękko dłonie na matę, kolano nogi z tyłu do góry. Tutaj możesz się chwilkę jak sprinter albo jak skoczek przygotowujący się do skoku pobujać, uelastycznić stawy i przygotować się do odbicia stopy do przodu i luźny skłon. Pozwól, żeby tułów luźno opadał na dół. Wdech, dłonie. Napisz szczere spojrzenie przed siebie, prosty kręgosłup. Wydech, skłon. Z wdechem do góry spojrzenie na kciuki. I z wydechem na maskę na poziomie klatki piersiowej. Zaczynaliśmy od sierpu księżyca. Z prawej nogi teraz na drugą stronę zaczniemy od lewej. I jeszcze raz powtórzymy całą sekwencję. Ale w tym momencie jeszcze pamiętaj, żeby pozwolić ciału na swobodę. Pozwól mu poruszać się tak, jak w tym momencie ma na to ochotę. Poczuj luz w swoim ciele. Luz, który zostanie ci na cały dzień. Pamiętaj o tym, by poruszać możliwie największą ilością stawów, jaką możesz naraz poruszać. Uspokój ciało, ręce. Namaste, biodra cały czas się ruszają. Wdech, spojrzenie na kciuki, ręce do góry. Powydłużaj troszeczkę na boki. Z wydechem przez zgięte kolana, dłoń na matę, dynamicznie poruszaj kolanami, poruszaj biodrami, oddychaj swobodnie. Z wdechem dłonie napisz szczere spojrzenie przed siebie, prosty kręgosłup. Z wydechem luźny skłon. Lewą nogą krok do tyłu, połóż kolano na matę i otwórz serce na nadchodzący dzień. Wdech. Z wydechem luźno i łagodnie, dłonie na matę, podnieś kolano, nogi z tyłu, nogi z przodu, wycofaj do psa z głową w dół. Roztańczonego psa. Możesz się w tym psie naprawdę rozbujać. Pozwolić sobie na ruch w wielu wymiarach. Sprawdzić, jakie możliwości mają twoje stawy, twoje ciało. Zatrzymaj na chwilę. I opuść kolana na matę. Do roztańczonego kota. Zginając ręce, połóż klatkę piersiową pomiędzy dłoni robaczkowym ruchem. Przesuń ciało do psa z głową. Do góry. Powoli. Ugnij nogi w kolanach.
rozbujaj swojego kota, podwiń palce u stóp i nie przerywając tanecznego ruchu, przejdź do psa z głową w dół. Na kilka razy, tak jak pozwala ci ciało, i
tańcz sierpień księżyca. Oczywiście w tym momencie możecie położyć się.
Siusia, basanie, możecie zrobić sobie kilka pozycji relaksowych, tak żeby pozwolić się wyciszyć ciało, żeby pozwolić na to, żeby ta płynna taneczna energia równomiernie rozmieściła się w całym ciele. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że będziecie tańczyć. Dziękuję.